Siemaneczko, witam Was tutaj, Bóg Plantowski z nowym filmikiem. Mam dzisiaj dla Was po raz ostatni już przypomnienie o Social Good, o nowym, już kończącym się w sumie 31 stycznia projekcie, który umożliwia nam uzyskanie 100% zwrotu za zakupy z AliExpress, 50% z eBaya i z Booking.com. Tak, 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 to jest prawda. Oprócz tego mamy oczywiście 200 dolarów bonusu, które możemy odzyskać po zrobieniu zakupów za 35 dolarów. Sprawa jest sprawdzona, zrobiłem to. Na samym końcu są moje zamówienia i produkty, które mi przyszły. Na kasę trzeba jednak chwilę poczekać, aż zostaną one zatwierdzone, że zostały dostarczone. Na pewno pokażę Wam to w kolejnym odcinku. Tutaj mamy taką sytuację, że na tej pierwszej stronie, gdzie jest shopping, mamy właśnie te sklepy, możemy kliknąć more, otwiera nam się więcej sklepów, w których możemy korzystać. Ja, jak mówiłem, lubię robić zakupy na AliExpress, bo tutaj mamy 100% zwrotu za zakupy. Mamy tutaj właśnie taką sytuację, że trzeba kliknąć najpierw w AliExpress, żeby wyskoczyło tutaj nam właśnie to okienko z Shop Now. Możemy przetłumaczyć sobie to na polski, przeczytać pełne zasady. Klikamy Shop Now i tutaj możemy aktywować nasz zwrot 100%. Tutaj mamy napisane, za co nie dostaniemy zwrotu. Zaraz nad tym Got It jest napisane, na co nie przyznają zwrotu. Trzeba zwrócić na to uwagę, bo jeżeli kupicie produkty, które nie są kwalifikowane do zwrotu, to po prostu tego zwrotu nie dostaniecie. Teraz wchodzimy do aplikacji, tutaj już AliExpress. Zamykamy okienko z kodem powitalnym dla nowych klientów. Klikamy w wyszukaj i wpisujemy interesujący nas produkt. Tutaj mamy kolejne sprawy, które musimy zwrócić uwagę. Produkt, który szukamy, nie może być przeceniony tutaj na tej pierwszej cenie, nie może być uwzględniona tutaj żadna zniżka. Następnie klikamy, żeby segregować to. Ja sobie lubię, żeby było wyślij z Czech Republic, czyli z Czeskiej Republiki. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. No i tutaj wrócamy do wyszukiwania i tak jak mówiłem, tutaj jak wybieracie produkt, nie może być cena przekreślona, nie może być napisane, że to jest cena z uwzględnionym kodem powitalnym nowego klienta. Tutaj po prostu musi być zwykła cena, tak jak to powinno normalnie wyglądać, bo nie można korzystać z żadnych innych zniżek, korzystając właśnie z Social Gooda, żeby ten nasz zwrot, żeby został przyznany. Tak. Teraz tutaj już mamy wybrany produkt, który chcemy kupić, tak jak na moim przypadku. No i sprawdzamy zgodność, czy wszystko nam się tutaj zgadza. I zwróćcie uwagę, że jeżeli mam zaznaczoną przesyłkę z Polski, zobaczcie, jak długo będzie ta przesyłka szła. Ja zaznaczam sobie dlatego właśnie z Republiki Czeskiej, bo przesyłka przychodzi wtedy 4 do 10 dni, naprawdę bardzo szybko i przyspiesza to później ten proces otrzymania zwrotu i tego bonusu. Może to trwać od 30 dni, nawet do 90, w zależności skąd właśnie zamówicie tą paczkę. Jeżeli paczkę zamówicie z Chin, będzie ona szła bardzo długo i będzie ten proces trwał bardzo długo. Możecie skrócić ten proces, zamawiając sobie paczki właśnie z Czech i nie będziecie musieli czekać na paczkę miesiąc czy dwa, tylko przyjdzie ona po paru dniach. Następnie klikamy kup. Tutaj musimy wpisać właśnie blik. Przeniesie nas to do naszego banku. Trzeba wpisać blik. To jest najbezpieczniejsza metoda moim zdaniem za pomocą blika. Można podpiąć kartę, płacić kartą, ale ja zawsze tutaj płacę blikiem. Zapłacone, wszystko jest już ok. Mamy historię zamówień. Proszę bardzo, jest moje zamówienie. Nie stresujcie się, tam jest napisane, że można to śledzić. Ja to próbowałem śledzić, tam nigdy nic nie ma napisane, ale paczki i tak przychodzą, także nie stresujcie się. A tutaj są te moje poprzednie zamówienia, które pokazywałem już Wam prędzej na filmikach. Tutaj są właśnie te nereczki, światełka. No i leży jeszcze to na stoliku, no bo zimno jest, nie chcę mi się tego teraz montować, ale na pewno to zamontuję. Dobra, to byłoby w sumie już na tyle. Oczywiście link do aplikacji jest w opisie. Żeby dostać te 200 dolarów bonusu, trzeba zainstalować aplikację do 31 stycznia.